Dzień dobry, witajcie. Internet nie zawsze jest wiarygodnym źródłem informacji. Na przykład ostatnio wpisałem w wyszukiwarce grillowanie warzyw krok po kroku i wyświetliło mi jakiegoś mężczyznę na wózku inwalidzkim, który się cały palił. Ale moi drodzy, zbliża się pełnia księżyca i czy już wy zakupiliście swoje pojemniczki na kał? Czy już czekacie z niecierpliwością, żeby zebrać swoją pierwszą próbkę reprezentatywną kału do badania parazytologicznego? Nie będę was dłużej trzymał w napięciu i odpowiem na pytanie zawarte w tytule. Pełnia księżyca nie ma żadnego wpływu na ilość jaj wydalanych przez pasożyty. Ani nie zwiększa, ani nie zmniejsza częstości rozpoznań infestacji pasożytniczej w przewodzie pokarmowym. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że pasożyty jelitowe, no chociażby taka glista ludzka Ascaris lumbricoides, wydalać potrafi 200 tysięcy jaj dziennie. Dzień w dzień, bez względu na to, czy świeci księżyc, czy świeci słońce. Moi drodzy, jak to mówią, te pasożyty żyją tam, gdzie nawet światło słoneczne nie dochodzi, ani światło odbite księżyca. Mówiąc inaczej, tam jest ciemno jak w dupie. No bo one żyją w dupie, tak jak na przykład owsiki, a niektóre nieco wyżej, na przykład w jelicie cienkim, tak jak na przykład tasiemce, czy na przykład glista ludzka. Chociaż trzeba zwrócić uwagę na to, że istnieją pasożyty, które w ogóle nie rozpoznamy po badaniu próbki kału. O tym nagrałem już osobny film. Możemy zatem w przewodzie pokarmowym mieć pasożyty, których z próbki kału nie rozpoznamy. Anisakis simplex, na przykład pasożyt, który atakuje ryby, może również zaatakować człowieka, który jest dla niego ślepym ogniwem, ale niestety w badaniu kału nie wyjdzie. Niektóre pasożyty, takie jak na przykład Necator americanus, Ankylostoma duodenale, czyli ten goryjec dwunastnicy, wymagają specjalnych metod kodowych, na przykład Harada Mori, tak? Dlatego, że tutaj również istnieją problemy z wykryciem tych pasożytów, chociażby w badaniu próbki kału. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że na przykład jeżeli mamy psa czy kota, to takie pasożyty jak Toxocara catis czy Toxocara canis, to tutaj niestety, ale w badaniu kału również one nie wyjdą. Tak więc trzeba mieć to na uwadze, że badanie parazytologiczne kału nie zawsze może wykrywać wszystkie pasożyty. Giardia lamblia na przykład może występować w postaci cyst i trofozoidów. Jaj również w kale nie znajdziemy. Ale nie to jest istotne. Istotne jest to, że wiele pasożytów wydala ogromne ilości jaj codziennie, bez względu na to, czy księżyc jest w pełni, czy nie. Trichuris trichura, czyli włosogłówka ludzka, ona wydala około 20 tysięcy jaj dziennie. Tak? Natomiast tasiemce, Tenia solium, Tenia saginata, mogą w postaci dorosłe wydalać proglotydy, które na dodatek się poruszają. O tym mówiłem w osobnym filmie. Chociaż jaja również mogą być obecne w kale. Czyli moi drodzy, podsumowując ten film, pełnia księżyca nie ma żadnego wpływu na pasożyty, na wydalanie jaj przez pasożyty. Ale odpowiem na jeszcze pytanie, które zadał mi jeden z moich widzów. Mianowicie, jak te pasożyty oddychają w przewodzie pokarmowym? Czy wykorzystują tlen, który się tam znajduje? W przewodzie pokarmowym faktycznie znajduje się trochę tlenu, ponieważ wchodzi on w skład gazów jelitowych. Niemniej jednak pasożyty oddychają beztlenowo, przeprowadzają glikolizę. Tak? W wyniku tego procesu powstaje pirogronian. Już na tym etapie czerpią energię, no chociażby która jest wykorzystywana do skurczów wora powłokowo-mięśniowego, dzięki czemu pasożyty mogą skutecznie opierać się perystaltyką jelit. Więc jak mamy sraczkę, to te pasożyty nie wyjdą po lekach na nadciśnienie, bo one mogą skutecznie opierać się perystaltyce jelit, przytwierdzać się na przykład do błony śluzowej jelita cienkiego bądź jelita grubego. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że później ten pirogronian jest alternatywnie metabolizowany i nie tak jak u nas nie idzie sobie do cyklu Krebsa, natomiast jest wykorzystywany do metabolizmu, w wyniku którego powstają lotne związki, bądź powstają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, bądź powstają inne z kwasy organiczne, przede wszystkim jabłczan, przede wszystkim fumaran i przede wszystkim bursztynian. W wyniku metabolizmu tych związków powstają równoważniki energii, które pasożyt później wykorzystuje do życia. Moi drodzy, kumpel mi powiedział, wiesz Patryku, dzisiejsze kobiety są jak jabłka. Jeszcze niedojrzałe, a robak już był. Natomiast ja ostatnio wziąłem sobie, wyciągnąłem z szafki mąkę, otwieram, a tam pełno moli. A tyle się teraz mówi o tym, żeby nie marnować i nie wyrzucać jedzenia. No więc zrobiłem dla teściowej pyszne naleśniki. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam was serdecznie.